Pomieszczenie kawiarni w Miejskim Centrum Kultury przeszło gruntowny remont. Zdecydowaną większość prac w czasie zamknięcia obiektu dla mieszkańców z powodu obostrzeń wykonali pracownicy NZK. W piątek 12 lutego oficjalnie zaprezentowano efekty modernizacji. W spotkaniu na zaproszenie dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Grażyny Majewskiej udział wzięli prezydent miasta Konrad Kronik, zastępca prezydenta Krzysztof Myszka, dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edyta Górlicka, dyrektor Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej Iwona Kowaleska, dyrektor Muzeum Orła Białego Grzegorz Bienia, także przedstawiciele załogi Miejskiego Centrum Kultury. To właśnie pracownicy MCK z pionu techniczno-gospodarczego w okresie zamknięcia placówki dla mieszkańców w związku z epidemią zaangażowali się w wykonanie prac. Dzięki temu zdecydowana część remontu wykonana została bez udziału osób z zewnątrz, a to znacznie ograniczyło wydatki. Na zewnątrz prywatnej firmie zlecone zostało odnowienie kamiennej posadzki w kawiarni, natomiast parkiet został odświeżony przez inną miejską jednostkę Centrum Integracji Społecznej. Prace trwały kilka miesięcy. Remont wiązał się z ogromem bardzo żmudnej pracy. Dziękuję pracownikom za angażowanie, mówiła dyrektor Grażyna Majewska, która dodała, że prace remontowe nie omijają również innych pomieszczeń. Kończy się także remont jednej z pracowni. Pracownicy merytoryczni Miejskiego Centrum Kultury mieli możliwość przenieść swoje działania do sieci i tak było i jest do tej pory. Natomiast po naradzie z główną księgową, z kierownikami w Miejskim Centrum Kultury podjęłam decyzję, że czas pracy pionu techniczno-gospodarczego też można w jakiś sposób zagospodarować. Oczywiście po akceptacji pracowników, bo pragnę zaznaczyć, że to wszystko poza posadzką i parkietem zostało wykonane przez pracowników we własnym zakresie. Pracy było bardzo dużo, była to praca bardzo żmudna, ale tak jak Państwo sami widzicie, została wykonana w sposób profesjonalny. Gratuluję Pani Dyrektor tej inicjatywy, a pracownikom zaangażowanym w pracę serdecznie dziękuję. Pokazaliście, że szanujecie pieniądze podatników, mówił prezydent Konrad Kronik. Chciałbym Pani Dyrektor pogratulować tej inicjatywy, podziękować wszystkim pracownikom. Pokazaliście, że tak naprawdę szanujecie pieniądze podatników, dlatego że pomimo tych obostrzeń, pomimo pandemii, no wiadomo, no jednak pracownicy przychodzili do pracy, a działalność merytoryczna no przeniosła się do internetu, były duże ograniczenia. I Pani Dyrektor tutaj da, myślę, dobry przykład też dla innych jednostek, że trzeba pracować, trzeba ten czas pandemii, ten trudny czas wykorzystywać, nawet po to chociażby poprawić infrastrukturę. I to jest najlepszy dowód, Szanowni Państwo, że można zrobić to tanio, własnymi siłami, bez zlecania robót na zewnątrz. Bardzo gratuluję Pani Dyrektor i myślę, że Pani praca i pracowników MCK-u powinna być przykładem dla pracowników innych miejskich jednostek. Słowa podziękowania do pracowników skierował również Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta. Kawiarnia będzie miejscem spotkań, przede wszystkim artystycznych i literackich. Kawiarnia prezentuje się teraz zupełnie inaczej i zdecydowanie korzystniej. Odnowiona została również rotunda przed kawiarnią.